Kurde, no co jest? Skacz tam! Ta, zdobyłem życie, po czym zginąłem. Pozdro 600. Takie rzeczy tylko u mnie. Dobra, jesteśmy na miejscu zbrodni. Pff, czemu ja mam jakąś taką tendencję w tej gierce, że ginę przy checkpoincie? Doprawdy. To jest jakaś taka dziwna tendencja. Trzymająca się mnie. Ale tu mamy życie! I to życie sam mogę jedynie w dupę wsadzić. Za przeproszeniem. Co mi tak słabo idzie, kurde? Dobra, nieważne. Lećmy do przodu, żeby jak najszybciej gierkę skończyć, bo już jesteśmy naprawdę blisko końca. Jesteśmy bliżej niż dalej. Tym bardziej, że tutaj jest końcówka poziomu. Jedno życie. Pozdro 600. Dobra, niech będzie pon nawet. Bezużyteczny power up. Tyle w temacie. Czas na kolejny poziom. I lecimy z koksem. I sorry za mojego psa w tle. Wiem, że on jest głośny. Ale nic na to nie poradzę. Tak czy siak nie przeczytałem nazwy tego poziomu, więc nie wiem, co to jest za poziom. Nie pamiętam nazwy. Wiem tylko, że to jest drugi poziom 3D, gdzie zwiedzamy sobie świątynię Merlocka i mamy checkpointa. I myk do góry, i myk do góry. Pyk, pyk. Doskonale. Na razie idzie dobrze. Ale to się zmieni niedługo, zobaczycie. Niedługo mnie coś przygniecie. I będzie dupa. Ale to było dobre. To muszę przyznać, że to było kurde dobre. Aha, tutaj mam się tak dostać. Sprytne. Twórcy to są nieźli kawalarze, muszę przyznać, że w tej gierce. Takie kawały dosłownie mają niesamowite poczucie humoru. Basically mamy tutaj życie. To sobie rzeczywiście zbierzemy. 35. Może dostanę ten bonus i będę miał te 40 żyć. Chociaż 40, no nie bądź taka, gro. Daj mi te 40. Będę wtedy mówił same pozytywne rzeczy o Ubisoftie. Jak będę miał te 40 żyć, obiecuję. Już nigdy nie będę obrażał Ubisoftu. Nigdy, przenigdy. Będę mówił same pozytywne rzeczy, że to jest najlepsze studio. Obiecuję. Tylko daj mi te 40 żyć. Dobra, ten poziom był łatwy, nie powiem, że nie. Ten poziom był naprawdę bardzo łatwy. Jest, mamy 2 życia dodatkowe, czyli 40. Więc zgodnie z obietnicą Ubisoft to jest najlepsze studio. Dziękuję za uwagę. Szkoda, że to jest kłamstwo. Dobra, jakiś tam kanon bub, czy jakoś tak, nie wiem. To był poziom Artifact Way. Nie chcę do niego wchodzić. Kurde. O, tu jest czasówka Gladstone'a. A i mam pobicie go rekord. Dobra, Quiet to Gyro, oczywiście, że tak. Czyli to na tym polega, że w trakcie czasówki z Gyro pewnie możemy zdobyć te zabawki, co nie? Coś takiego. Dobra, czas na trzeci poziom, czyli Ancient Fate. Był jeszcze jeden poziom, on się nazywał Milky Way, jak ten batonik. Ale nie wiem, czy on w ogóle jest w tej grze. Dobra. Czyli mogę teraz oficjalnie rzec i twierdzić, że Ubisoft to jest gówniane studio. Dzięki za uwagę. Mam swoje 40 żyć, więc dotrzymałem słowa. Bo nie powiedziałem, że zmienię zdanie na 100%. Tylko na 10%. I teraz niektórzy sobie pomyślą, Boże Michał, ale ty kawalarz jesteś, dosłownie, nie? Ty jesteś taki kawalarz, że powiedziałeś, że Ubisoft to najlepsze studio. To był twój chyba najlepszy żart na let's playach. Wiem. Cała przyjemność po mojej stronie. Nie. Dawaj moje 40 życie, kurde. Jest i ono. Teraz tylko zobaczyć, jaki długi jest ten poziom. Nie, znowu. Da się jakoś szybciej tam skoczyć, żebym nie musiał pitolić się z tymi frajerami. No da się niby coś tutaj ugrać. No to ugrajmy to zatem. Nie chce mi się trochę walić w jego garnek. No nie mówcie, że tak... No. Czemu... Czyżby Ubisoft na mnie jakąś klątwę rzucił? Rzucajcie se klątwę, kurde, tych asasynów, czy... Kiwie czego. Mam to w dupie. Ja se skrócę level. I będę grał po mojemu, a nie po waszemu. Dokładnie. Czyli tak będę grał, czyli najlepiej. What the hell? Czyli do góry muszę iść. Myślałem, że kurde w dół. No to tak... Tak tajemniczo to wszystko wyglądało, no. Checkpoint! I zginąłem. Zginąłem! Który to już raz. Ale wiecie co? Myślę, że w następnym poziomie będę powoli wam mówił moje wrażenia z tej gierki, bo... Cutscenkę wam se zostawię, żebyście se sami zobaczyli. Bo ona się niczym nie różni od cutscenki z PS1/Dreamcast. O tak, dokładnie. Dawaj mnie, kurde. No to jest ciekawa sekcja. Co to było? Coś bez sensu. Wow, odkryłem Amerykę. Dobra. Idźmy dalej. Walić to. Walić te koła zębate. No, gdzie indziej najwyżej się życie nadrobi. Przynajmniej checkpoint mamy. Więc jakiś plus jest. Polsko! Częstochowsko! Dobra, si i do góry. Tu będzie chyba końcówka poziomu. Jestem tego pewien w 100%. Tak, koniec poziomu. O Jezus Maria. 1,5 godziny już jest nagrania. No, no to tak mniej więcej w tyle da się przejść całego Kaczora Donalda. Jak widzicie zresztą. Mi trochę to dłużej zajmuje, bo wiecie, ja muszę pofailować trochę niestety. Beatbox. Gówno mnie obchodzi beatbox. Hit Haley, czyli to jest chyba już ucieczka. Bo Milky Way to był poziom 2D, więc to prawdopodobnie jest ucieczka przed łapskiem Merlocka. Albo przed czymś. Ta. Można zauważyć po kamerze. No i elo Merlock. A raczej elo łapsko Merlocka. Dawno cię nie widziałem. Nie to, żebym jakoś szczególnie tęsknił, no ale... Jak musisz być, to już bądź sobie. Ale nieszczególnie za tobą tęskniłem. I mój one-up, którego zapomniałem. Dobre jest to, że tutaj jest dużo one-upów, więc... Jak jednego zapomnę, to prawdopodobnie zaraz drugi będzie na miejsce tego pierwszego. Dokładnie. Wow, ten poziom jest ogromny. Tak, odkryłem Amerykę. Drugi one-up. Miałbym już 41 żyć. Trudno. Niech będzie. Przeżyję to jakoś. Przynajmniej mamy jedno bonusowe życie, więc... Jakiś to plus jest. P-O-M. Pox. Dobra, niech będzie Pox. Ej, tutaj oczywiście są wszyscy zadowoleni, bo możemy iść teraz skopać dupsko Merlockowi. Co też zrobimy. I uczynimy. I mamy cutscenkę. Daisy, Donald, Merlock, Daisy, Gladstone, Daisy, Merlock. Jezu, to trochę mi przypomina akcję z Raymana 2, gdzie tam byli Tinsinowie, albo Małaki, którzy mówili, że to ja jestem królem, nie ja, nie ja, nie ja, nie ja. Wiecie o co chodzi. Taki fajny smaczek w sumie. Ja się tam ciebie, Merlock, nie boję, bo ty jesteś po prostu łatwy jak pryszcz. I tak, tym razem mamy tutaj walkę z wielkim Merlockiem na pojedynku i 40 żyć mamy, więc jej! Więc na czym boss będzie polegał? On po prostu będzie nas atakował strzałami i będzie zamieniał się w takie tornado, po czym zaraz pojawi się 4 klonów Merlocka. Będziemy musieli trafić prawdziwego, czyli tego. Jak rozpoznać prawdziwego Merlocka? Jego talizman się świeci. To wszystko, co musicie wiedzieć. No i przy okazji nie zginąć. Ale dobra, będę mógł powoli tutaj wam powiedzieć podsumowanie na temat tej gierki. Więc... Gierka jest jak najbardziej w porządku. Wersja PS2 jest lepszą, ulepszoną zdecydowanie wersją PlayStation 1. Moim zdaniem. To jest coś trochę jak Rayman 2 na PS1 i Rayman Revolution. No i co? Polecam zagrać sobie w wersję na PS2, PS1 i inne wersje. Bo ta gra jest naprawdę moim zdaniem epicka na wszystkich praktycznie wersjach. Z wyjątkiem Game Boy Color i Advance, bo nie grałem w obie te wersje i jakoś niezbyt mi się chce. Fabuła tej gierki jest bardzo w porządku. W ogóle gierka sama w sobie jest fajna. Jeżeli nie graliście, to serdecznie naprawdę polecam. I dobra. Już ostatni hit mu został. Zobaczymy, co tutaj się będzie działo. Bo konfrontacja jest bardzo łatwa. Udźwiękowienie w ogóle też jest bardzo w porządku, ale to jest to samo, co mówiłem w ogóle w wersji na PS1. Więc podsumowanie jest podobne do tego z wersji na PlayStation 1. I oberwał. Przeszliśmy w tym momencie Kaczora Donalda na PlayStation 2 albo Szalone Przygody Kaczora Donalda. Więc ja was zostawiam z tą cutscenką. Mam nadzieję, że wam się spodobało i że w sposób ciekawy prowadziłem let's play. Jeżeli jesteś na tym kanale i spodobał ci się mój content, zapraszam do subskrypcji kanału oraz kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję. Jeżeli tobie, drogi widzu, się spodobało, to zostaw łapkę w górę, napisz komentarz, co sądzisz o serii, jak i w ogóle o Kaczorze Donaldzie. No i jak widzieliście, Merlock wyjątkowo w tej wersji nie utopił się w lawie jak na PS1, tylko zamienił się w małego Bobasa. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć i pa pa! Daisy, you're safe! Oh, I know what this machine does. Brilliant! Hey, maybe that's a nickel. Huh? Merlock certainly had fancy taste. It's an extra chocolate popcorn machine. Donald, thank you for rescuing me. You're my hero.